Od początku lat 70. XX wieku południowa ściana Lhotse była uważana za jedno z największych wyzwań himalaizmu sportowego. Podejścia do niej robili najlepsi – Kasyn, Messner, Gugne. Wielu, w tym jeden z najznamienitszych polskich himalajstów Jerzy Kukuczka, straciło tam życie. Historię Lhotse przybliżają nam Janusz Kurczap, Wojciech Fusek i Jerzy Porębski w książce Polskie Himalaje. Południowa ściana. Opadający ku południowi mur czwartego szczytu świata Lhotse, 8501 metrów n. PM, i bocznego wierzchołka Lhotse Shar, 8382 metry nad poziomem morza, to jedno z najbardziej imponujących i dzikich górskich urwisk świata. Boje o przejście południowej flanki Lhotse rozpoczęły się w 1965 roku, kiedy Japończycy kierowani przez H. Yoshikawa uszczknęli odcinek południowej grani Lhotse Shar, do wysokości około 8000 metrów n. PM, stanowiącej prawe ograniczenie właściwej ściany. Licząca ponad 3000 metrów wysokości południowa ściana Lhotse od początku lat 70. XX wieku była uważana za jedno z największych wyzwań himalaizmu sportowego. W 1975 roku żywa legenda alpinizmu Riccardo Kasyn poprowadził na nią narodową ekspedycję włoską, w składzie której znaleźli się M. Reinhold Messner i Alessandro Gugne. Gwiazdorski skład raczej przeszkadzał, niż przyczyniał się do osiągnięcia sukcesu, przez co Włosi dotarli tylko do wysokości 7400 metrów n. PM. W 1980 roku zaginął w ścianie francuski solista Nicolas Jagger, po raz ostatni widziany na wysokości 6000 metrów n. PM. Bliscy sukcesu byli Jugosłowianie, którzy w 1981 roku, wspinając się na lewo od środka ściany, dotarli do wysokości około 8250 metrów n. PM. Skąd niestety musieli zawrócić. W 1984 roku wyprawa czechosłowacka kierowana przez Iwana Galfego zaatakowała prawą połać w linii spadku Lhotse Shar. W 51 dni alpinistom udało się wytyczyć nową, trudną technicznie drogę. Na Lhotse Shar stanął samotnie Zoltán Dymjan. Nie było to jednak pełne rozwiązanie problemu, czyli przejście ściany wraz z wejściem na główny wierzchołek Lhotse. Został tylko plecak. Swoją kartę w historii podboju południowej ściany zapisali również Polacy, niestety, w większości tragicznie. Jesienią 1985 roku ścianę zaatakowała wyprawa, w skład której weszli Janusz Majer, kierownik, Rafał Hołda, Mirosław Dołal, Walenty Fut, Artur Heizer, Jerzy Kukuczka, Janusz Nabrdalik, Jan Nowak, Ryszard Pawłowski, Krzysztof Wielicki i Piotr Wojtek, lekarz. 30 sierpnia założono bazę na lodowcu Lhotse, 5200 metrów nad poziomem morza. Przed wyjazdem z kraju zamierzano poprowadzić drogę środkiem ściany, niestety opad śniegu spowodował zagrożenie lawinowe. Postanowiono więc wspinać się drogą czechosłowaką do kotła podszczytowego, a następnie już własnym wariantem osiągnąć główny wierzchołek. Akcję górską rozpoczęto 4 września. Przez cały miesiąc, działając zespołem, z wyjątkiem lekarza i Kukuczki, który dotarł do bazy dopiero 30 września, mimo złych warunków pogodowych założono 5 obozów, 5800, 6200, 6600, 7100 i 7400 metrów n. PM.
5 października do Ali Wielicki złożyli depozyt 7600 metrów nad poziomem morza, w połowie kotła. Cała droga od podstawy ściany do wysokości 7600 metrów nad poziomem morza została zaporęczowana. Pogoda, chociaż i do tej pory nie była dobra, uległa gwałtownemu pogorszeniu. Kolejne zespoły docierały zaledwie do obozu 3. Dopiero 21 października założono obóz 6, 7800 metrów n. PM. Następnego dnia ruszył pierwszy atak szczytowy. Zespół Doal, Fut, Heiser i Wielicki, startując z ostatniego obozu, pokonał kocioł i po trudnej wspinaczce osiągnął ostrze centralnego filara, którym doszedł do wysokości 8200 metrów n. PM olbrzymie śnieżne czapy na skalnych turniach uniemożliwiły jednak dalszą wspinaczkę. Zespół szturmowy się wykofał. Mimo to postanowiono ponowić próby, wybierając inny wariant drogi powyżej obozu 6. Był on trudniejszy od poprzedniego, gdyż wymagał zaporęczowania bariery skalnej na wysokości od 8000 do 8300 mn. PM. Tymczasem pogoda zmieniła się na typową dla późnej jesieni himalajskiej, z wiejącym bardzo silnym wiatrem. Na czoło wyszli Hołda, Kukuczka i Pawłowski. W czasie powrotu, niedaleko obozu 6, w niewyjaśnionych okolicznościach spadł w przepaść Rafał Hołda. Kukuczka nie widział upadku. Tak jednak opisuje tę chwilę. Rano Rysiek Pawłowski mówi, że czuje się źle. Zostaje. Wychodzimy tylko z Rafałem Hołdą, idziemy na lekko. Docieramy do pionowej ściany skalnej, na tyle trudnej, że 80 metrów męczymy właściwie przez cały dzień. Do godziny drugiej zakładamy 80 metrów liny, czyli tyle, ile mieliśmy akurat ze sobą. Cały czas trudna wspinaczka w skali gdzieś versus wbijam haki, zjeżdżam na linię do Rafała i razem zaczynamy schodzić do namiotu. Łatwym trawersem schodzimy bez liny. Idę pierwszy, Rafał za mną. W pewnym momencie, tuż przed namiotem, odwracamy ryk się, patrzę, nie ma Rafała. Stoję, w miarę upływu sekund coraz bardziej zaniepokojony. Po chwili widzę, że w kotle, jakieś 100 metrów niżej, zboczem nachylonym o od 40 do 50 stopni po śniegu terle się plecak. Rafał szedł jakieś 15 metrów za mną. Nie słyszałem nic, żadnego okrzyku, słowa. A teraz, po prostu, odwracam ryk się i widzę, że jestem sam. I po chwili dostrzegam turlający się w kierunku przepaści plecak. Nie bardzo wiem, co robić. Patrzę jeszcze raz bardzo uważnie dookoła. Może Rafał jednak gdzieś stoi i tylko wtopił się w otoczenie, może spadł tylko kawałeczek niżej. Nie ma jednak żadnego śladu. Ten kocioł śnieżny pokryty jest twardym firn, po którym bardzo dobrze idzie się w rakach, wchodzą weń jak chleb. Jeżeli człowiek jednak się poślizgnie, to zesuwa się jak ze skoku olbrzymiej skoczni narciarskiej. Dobiegam do namiotu, łapię radiotelefon, łączę się z bazą. Przed chwilą Rafał mi zniknął, Rafał zniknął, powtarzam. Prawdopodobnie spadł. Over. Kocioł kończy się od 300 do 400 metrów niżej uskokiem, który jest bardzo dobrze widoczny z bazy. Może zatrzymał się gdzieś niżej, gdzieś niżej. Wypatrujcie przez lornetkę. Może znajdziecie jakieś ślady. Over. Jestem bezradny.
Dopiero teraz powoli do mnie dociera, że doszło do tragedii. 26 października postanowiono podjąć jeszcze jedną próbę. Zespół szturmowy tworzyli Noel, Kaiser i Kukuczka oraz Francuz Vincent Fein, który po wycofaniu się ze środka ściany, wraz z partnerem Michelem Fauletem osiągnął wysokość 7000 metrów N. PM, dołączył do wyprawy. L listopada Kaiser i Fein opuścili obóz 6, ale przemarznięty Fein wkrótce zawrócił. Kaiser po ponadgodzinnym oczekiwaniu na Fina wrócił do obozu. Namówił też partnera do ponownego wyjścia. Niestety, gdy doszli do bariery, Francuz, obawiając się odmrożeń, nie chciał iść wyżej. W tym czasie Noel i Kukuczka zauważyli, że pierwszy zespół wycofuje się, nie założywszy poręczówek w barierze. Szansa osiągnięcia wierzchołka zmalała do zera. Gdy oba zespoły połączyły się z bazą, przeanalizowano sytuację i postanowiono zakończyć wyprawę. Drugie podejście. Jesienią 1987 roku pod ścianą pojawiła się ekspedycja zorganizowana przez Polaków w składzie międzynarodowym. Zespół tworzyli Mirosław Noel, Walenty Flut, Czesław Jakiel, lekarz, Maciej Pawlikowski, Krzysztof Wielicki, kierownik, Piotr Konopka, Andrzej Osika, Artur Heizer, z Polski, oraz Eloise Brager i Kurt Walde, Włochy, Carlos Carsolio, Meksyk, Alan Hinks, Wielka Brytania, oraz Steve Boyer, USA, lekarz, dołączony na miejsce Czesława Jekyll. Marsz do bazy odbywał się jeszcze w czasie monsunu. 3 września osiągnięto Namche Bazar, a 3 dni później, bazę na lodowcu Lchotce, 5200 metrów N. PM. Na początku pogoda była zmienna. 9 września Brager, Doal i Konopka założyli obóz i 5600 metrów N. PM, natomiast 14 września Walde i Wielicki obóz drugi, 6100 metrów nad poziomem morza. Alpiniści trzymali się drogi wytyczonej w 1984 roku przez wyprawę czechosłowaką na Lhotse Shar, używanej także przez polską ekipę przed 2 laty. 15 września potężna lawina pyłowa zaskoczyła podchodzących do góry Brugera, Fiuta i Jekylla. Lekarz wyprawy Czesław Jakiel, rzucony podmuchem na skałę, poniósł śmierć, zaś Walenty Trud wyszedł z niej z obrażeniami i został ewakuowany śmigłowcem, a następnie przetransportowany do kraju. Po naradzie postanowiono wznowić akcję, co nastąpiło 18 września. Gdy Wielicki przebywał ze Flutem w Katmandu, obowiązki kierownika sprawował Doal. Działalność prowadził zespół osłabiony, w zasadzie czwórkowy. 20 września Osika i Pawlikowski rozbili obóz trzeci, 6600 metrów N. PM, a tydzień później, obóz czwarty, 7100 metrów nad poziomem morza. 4 października stanął obóz V, 7450 metrów N. PM, założony przez Noela i Konopkę. W tym czasie, 7 października, do wyprawy włączyli się Heizer, Hinks i Carsolio, którzy wrócili z wyprawy na Shishapankame. 14 października Heizer i Carsolio założyli obóz 6, 7800 metrów nad poziomem morza. Niestety, 17 października nastąpiło załamanie pogody, które przyniosło obfity opad śniegu. Zagrożona lawinami była nawet baza. Alpiniści musieli podczas ostatniej nocy załamania przenieść się na moreny, gdyż wcześniej już dwukrotnie śnieg osunął się na bazę, niszcząc 3 namioty. Akcję można było podjąć na nowo po 22 października.
Do góry wyruszyły trzy zespoły z zadaniem zaporęczowania ściany powyżej obozu 6. Noel, Konopka, Osika i Pawlikowski przetransportowali liny i sprzęt na 7900 roku MN. PM, a następnie Heiser i Wielicki rozpoczęli poręczowanie. Wybrali wariant odmienny od tego przeprowadzonego w 1985 roku przez Kukuczkę i Hołdę, poszli na prawo, wykorzystując ukośny kuluar. 28 października dotarli do wysokości 8150 metrów nad poziomem morza i wrócili na noc do obozu 6. Następnego dnia pokonali zasadnicze trudności bariery i osiągnęli przełączkę w środkowym żebrze, na wysokości około 8300 metrów N. PM. Po spędzeniu w jamie śnieżnej biwaku przy huraganowym wietrze podjęli jednak decyzję o odwrocie. W 1987 roku Artur Heiser i Krzysztof Wielicki weszli najwyżej spośród Polaków. Od celu dzieliło ich już tylko 200 metrów nietrudnego filara. Złe warunki odebrały im jednak szansę osiągnięcia wierzchołka, a południowa ściana Lhotse zabrała drugą polską ofiarę. Wiosną 1989 roku Reinhold Messner nagłośnił medialnie problem XXI wieku i zorganizował na południową ścianę Lhotse wyprawę złożoną z elity światowego himalaizmu. Do udziału zaprosił również Heisera i Wielickiego. Wymarzonego celu wyprawy nie zdołano jednak zrealizować. Jeszcze raz potwierdziła się prawda, że zbiór gwiazd nie musi być silniejszy od dobranego, choć teoretycznie słabszego zespołu. Krzysztof Wielicki tak podsumował wyprawę. Zamiast kolektywnej współpracy, która w przypadku tak potężnej ściany jest konieczna, zbyt wiele było na tej wyprawie gwiazdorstwa, a także prywatnych gier. Dream Team Messnera niestety nie zagrał najlepszego meczu. Ostatni pojedynek. Jeszcze w tym samym roku, ale w sezonie pomonsunowym pod ścianą zjawiła się wyprawa Jerzego Kukuczki. Jurek chciał po zdobyciu korony Himalaju wyrównać rachunki z Lhotse. Był to bowiem jedyny szczyt z pierwszej czternastki, na który wszedł w stylu wyprawowym, drogą już wcześniej pokonaną. Pozostałe zdobywał albo w stylu alpejskim, albo nowymi drogami, ewentualnie zimą. Zastępcą Kukuczki był Ryszard Warecki, a w skład wyprawy ze strony polskiej wchodzili jeszcze Tomasz Kopyś, Maciej Pawlikowski, Ryszard Pawłowski i Przemysław Piasecki. Ponadto wyprawie towarzyszyły ekipy filmowe telewizji z Katowic i ze Szwajcarii. Inaczej Fulvio Meriani, oraz znany francuski alpinista i pisarz górski Yves Belleau, który chciał zrealizować wysoki skok na glajdzie. 23 października Kukuczka i Pawłowski założyli obóz 6, szturmowy, na wysokości 7900 metrów N. PM 24 października rozpoczęli pokonywanie bariery. Byli związani cienką liną o średnicy 7 mm, nadającą się właściwie tylko do zjazdów, bo asekuracja nią prowadzącego wspinacza była iluzoryczna. Prowadził Kukuczka. Oddalił się już znacznie od asekurującego Pawłowskiego i nie był widoczny, wspinał się bowiem za załomem skalnym. Teren był trudny i lina przesuwała się powoli. Gdy Jurek zbliżał się do środkowego żebra ściany, gdzie kończą się główne trudności, nastąpił wypadek. Co było przyczyną? Urwany chwyt, spadający z góry kamień, wyślizgnięcie się nogi ze stopnia czy jeszcze coś innego? Nie dowiemy się. Lina nie wytrzymała potężnego szarpnięcia po kilkudziesięciometrowym upadku i się zerwała. Dla Jurka Kukuczki nie było już ratunku. Runął w 3-kilometrową przepaść.
zginął na ośmiotysięczniku, od którego 10 lat wcześniej zaczął himalajskie sukcesy. Pawłowski, dysponując tylko krótkim fragmentem zerwanej liny, po dwóch dniach niewiarygodnej, samotnej walki zdołał cudem wydostać się ze ściany. Chwilę po śmierci Jurka Kukuczki schodziłem z wysokości 8000 metrów samotnie. W każdym momencie mogłem odpaść. Nie miałem wyjścia. Czekając, umarłbym. Biwakował w obozie szóstym. Nie mógł się połączyć z bazą, gdyż jeden radiotelefon spadł wraz z Kukuczką. Rano kontynuował ryzykowne zejście. Wreszcie nieco powyżej obozu V napotkał wychodzących mu naprzeciwko Pysia i Pawlikowskiego. Razem wrócili do bazy. Atak Kukuczki i Pawłowskiego był ostatnim, jakże tragicznym epizodem w pechowej dla Polaków historii zdobywania południowej ściany Rychotce. Wiosną 2008 roku Artur Heiser i Robert Szymczak, uczestnicy wyprawy na Daulagiri, 22 marca dokonali odsłonięcia czortenu pamięci trzech polskich himalajstów, którzy zginęli podczas polskich wypraw na tę legendarną ścianę. Monument, nazwany czortenem Kukuczki, stanął u wejścia do wioski Hukhung, blisko podnóża południowej ściany Rychotce, gdzie miały miejsce wszystkie trzy wypadki. Fundatorem czortenu była Fundacja Wspierania Polskiego Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki. Modły w obrządku buddyjskim odprawił lama ze świątyni Pangbohe, złożono ofiarę, rozwieszono modlitewne chorągiewki, a następnie odemówiono modlitwy w obrządku chrześcijańskim. W uroczystości udział brała też grupa turystów z Polski. Jesienią 1990 roku ścianę zdobyli Rosjanie. Wspinali się środkowym żebrem. Dotarli tam na przełączkę, tę samą, którą w 1987 roku osiągnęli Wielicki z Heiserem. Szturmowy zespół Siergiej Bierszow, Władimir Karatajew postanowił wykonać stąd zjazd do kuluaru, który otworzył im drogę do wierzchołka. Stanęli na nim 1 października 1990 roku. W ten sposób powstała jedna z najtrudniejszych dróg na ośmiotysięczniki, zaliczana do najwybitniejszych osiągnięć w historii światowego himalaizmu. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.